Dobrze, w takim razie przechodzimy do oficjalnych powitań w swoim własnym imieniu. Cieszę się, że znowu mogę być w tym miejscu, bo nie chciałbym powiedzieć, że czytanie pisma zamiera. Niemniej spotkać się w gronie takim, w którym osoby chcą zaglądać głębiej niż do tej pory być może miały okazję, miały siłę, czy po prostu chcą się rozwijać. To jest zawsze spotkanie szczególne, miejsce szczególne i jestem za to tutaj Krzysztofowi i tym, którzy jakby tutaj wpadli na ten pomysł, żeby takie miejsce założyć, bardzo, bardzo wdzięczny. Dobrze. Zacznijmy od tego. Nazywam się Marek Kaczmarczyk, ale miałbym prośbę, żebyście do mnie po prostu zwracali po imieniu w czasie jakichś tam rozmów, dyskusji, pytań i tak dalej. To będzie najprostsze. Pytania, jeżeli możecie z nimi ewentualnie poczekać do jakiejś przerwy, to byłoby fajnie, niemniej ponieważ będziemy mówić o pewnych rzeczach po prostu trudnych. W związku z tym nie wahajcie się, ręka do góry i dajcie mi znać, że potrzebujecie jakiegoś wyjaśnienia, jakiegoś dopowiedzenia. W ramach naszego kursu będę dyktatorem, w związku z tym otwieram jakieś tam wątki i zamykam je, ponieważ no, mam określoną ilość materiału i w związku z tym chciałbym, żebyśmy dobrnęli do jakiegoś sensownego końca. Dlatego gdyby nam pewne rzeczy zaczęły się wymykać za daleko na boki, wybaczcie, że będę wam dawał znać, że po prostu musimy ten temat zamknąć. Przedłożymy go ewentualnie na jakąś przerwę, coś innego. Niniejszy kurs to pierwsza część. No, doszedłem do wniosku, że aby spotkanie z Łukaszem nie odbyło się w sposób, znaczy ze zbyt dużą stratą dla takiego po prostu przedsięwzięcia, dla uczestników, no to być może lepiej będzie się spotkać przez dwa semestry. Następny semestr w kolejnym roku szkolnym no jest przewidziany również, że będziemy kontynuować tego Łukasza. Mam nadzieję, że to będzie coś równie treściwego. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to oczywiście dla osób, które by chciały się zapisać na ten kurs w systemie internetowym i wziąć w nim udział w bardziej jeszcze osobisty sposób, zobowiązując się do pewnych rzeczy dodatkowo, to wszystkie informacje znajdą się w systemie szkoły. Kto nie ma konta, może się zarejestrować. Tutaj macie taki klawisz, który tam jest widoczny, możecie z niego skorzystać. Gdybyście potrzebowali jakiegoś kontaktu w ramach tego kursu bądź pomocy z Łukaszem, tu jest mój e-mail. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju zapytania i ewentualny dialog, wyjaśnienia, jakąś pomoc. Dobrze. To w takim razie jeszcze jedna rzecz. Abym się za bardzo nie rozbiegał po rzeczach pobocznych, wybaczcie, będę się wspierał mocno swoimi notatkami, które przygotowałem na ten dzisiejszy wykład. Może one też utrzymają mnie w pewnych ryzach, żebyście niepotrzebnie nie wpadli jakichś banialów z mojej strony i wycieczek niepotrzebnych. Ustalenia wstępne na początku odnośnie naszego kursu. Kurs jest w ciągu kursów o takim zacięciu praktycznym. Tak, praktyczny wykład i tutaj były ze Starego Testamentu, Krzysztof prowadził kilka wykładów. To jest pierwszy, jeżeli się nie mylę, wykład z cyklu Nowego Testamentu. W związku z tym cel jest taki, aby przejść przez tekst Ewangelii Łukasza, eksponując te elementy praktyczne. Tak? Praktyczności nie należałoby tutaj rozumieć po prostu zbyt płytko. Zresztą już dzisiaj zobaczycie, że będziemy dzisiaj troszeczkę operować praktycznością zupełnie jeszcze w innym jakby znaczeniu. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Oczywiście Ewangelia nie jest
spisem, kodeksem, który mówi w sytuacji X zrób to, tak? No, aż taka nie jest. W związku z tym my będziemy starać się wychwycić te rzeczy, które mają prowokować określoną praktykę życia. Wyciągać to będziemy w oparciu o te nasze rozważania. Mam wrażenie bowiem, że Łukasz ma przekonanie, iż przedstawienie określonej rzeczywistości w swojej Ewangelii odpowiednio szeroko, bez uproszczeń, stawiając na rozwój zrozumienia odbiorcy, widzi w tym siłę przekonania do określonych rzeczy, które chce odbiorcy sprzedać, tak? Czyli nie tyle proste zachowanie w sytuacji X zrób tak, ale przekonując nas do czegoś, właśnie on usiłuje dostarczyć naszemu umysłowi dostatecznej ilości przesłanek i w ten sposób nas wewnętrznie umotywować do określonych postaw, do określonych działań, do określonych przekonań. Zakładam w związku z tym, że to, co będziemy robić, to coś takiego. Będziemy starać się lepiej zrozumieć, aby lepiej być, ale jednocześnie pamiętać będziemy o tym, że czasem trzeba spróbować być, aby coś zrozumieć. Tak? Jeżeli pamiętacie, najpierw Jezus mówi, a potem swoich uczniów wysyła ich samych. Tak? Po tych doświadczeniach, na przykład misyjnych, po tych doświadczeniach, kiedy są określone działania, fizycznie zaangażowani, widzimy, takie jest świadectwo Ewangelii Łukasza, że zachodzi w nich zmiana. Także dobrze wziąć ten element pod uwagę, że uczymy się, aby coś zrozumieć, ale potem pewne doświadczenie pomaga nam również pewne rzeczy zrozumieć, tak? I znowu być w sposób lepszy. Nasze spotkanie będzie mieć charakter bardziej kierunkujący, ponieważ no, te 24 rozdziały nie jesteśmy w stanie po prostu przedyskutować fragment po fragmencie. W ramach naszego studium, które tam prowadzimy z Łukasza, mamy jakieś pod 80 spotkań za sobą i jesteśmy w okolicach 20 rozdziału. No, to jest tam jakieś 150 godzin, 160 godzin. My mamy 15 godzin na semestr niecałe, w związku z tym macie świadomość tego, że musimy być wybiórczy i taki będę. Tak? Będę musiał w tym naszym całym materiale dokonać jakiejś selekcji. Niemniej ta selekcja będzie wykonywana w ten sposób, że za każdym razem będzie istotny kontekst dla nas. Tak? Kontekst, w jakim dany fragment, do którego się zbliżymy, w jakim on po prostu funkcjonuje i jak ten kontekst wpływa na ten określony tekst. Z racji tego, że materiału jest bardzo dużo, charakter wykładu będzie bardziej wykładowy niż dyskusyjny, to szkoda. Lepiej się dyskutuje nad tekstami. Więcej wtedy jakby do nas nie tylko dociera, ale więcej jakby no, przeżywamy osobiście jakby z tego tekstu, który mamy. No, taki układ, jaki mamy, czyli duża ilość materiału i ograniczona ilość czasu, powoduje to, że ja wam dam pewne impulsy, tak? Będę starał wam się pokazać pewne ramy, pewne być może granice kontekstów, po to, abyście sami potem mogli z tymi wskazówkami, z tymi sugestiami coś zrobić. Oczywiście do poszczególnych tekstów również się będziemy starali się zbliżać i takie kluczowe teksty przerobimy, po prostu w jakiś sposób przedyskutujemy również. Czyli bardziej nasz kurs będzie kierunkujący i zachęcający niż dyskutujący w szczegółach różne rzeczy. Mam nadzieję, że pokazanie z tej perspektywy, którą uprawiam, pewnych kontekstów, granic kontekstów, już to będzie dla was w jakiś sposób pomocne przy osobistym czytaniu Ewangelii Łukasza. Ponieważ jednym z poważniejszych problemów z Łukaszem jest właśnie to, aby rozpoznać wewnątrz tego tekstu, jakie są granice poszczególnych części argumentacji autora. Mam nadzieję, że to nam się uda. Jaki mamy zatem plan na dzisiaj?
jest bardzo prosty, krótki, tak? Na początku powiem Wam coś o metodzie, która legła u podstaw tej formy prezentacji Ewangelii Łukasza, którą będziemy tutaj mieć w ramach naszych spotkań, czyli o perspektywie retoryki hebrajskiej. Odrobinę, ale jednak musimy to zrobić, bo nie każdy z Was miał okazję być na wykładach z retoryki biblijnej, więc troszeczkę musimy to naszkicować. Potem delikatnie zarysujemy pewne kwestie takie wstępowe, które zawsze przy każdej księdze musimy przynajmniej poruszyć. Kto, do kogo, kiedy, gdzie i tak dalej. Łukasz tutaj na całe szczęście bardzo nam uproszcza te problemy. W końcu przejdziemy do prezentacji, ale jakby też problemu, jaki stanowi kompozycja i budowa Ewangelii Łukasza. Zwykle nie zastanawiamy się nad takimi rzeczami jak kompozycja jakiejś księgi, po prostu ją raczej czytamy. No, prawda jest tego jednak taka, że bez kompozycji brakuje nam danych do kontekstów. Do kontekstów w tym tekście, który właśnie chcemy zrozumieć. W związku z tym postaram się Wam przedstawić mniej więcej, jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o Łukasza, jak wygląda to od strony tego, co się aktualnie, w którym miejscu jesteśmy, jeśli byście się wygnęli do różnych komentarzy, i zaproponuję Wam określone rozwiązanie, które twierdzę, że ma jakiś sens, może być dla Was użyteczne, dla mnie jest bardzo użyteczne. Dobrze. To lecimy, żebyśmy nie przedłużali. Moja perspektywa, moja metoda. Tak? Tekst Łukasza okazuje się, że jest nieustannym wyzwaniem dla różnych naukowców, czytelników, egzegetów. I mimo że z bardzo wielu stron i przez różne jakby sposoby podejścia do tego tekstu ludzie sobie chcieli z nim jakoś poradzić, w podejściu takim liniowym, zwykłym, w podejściu retorycznym, były robione analizy tekstu Łukasza w ramach granic tylko tekstu Łukasza, potem łączono go z dziejami apostolskimi, próbowano go rozwiązać jakoś, jego różne trudności w takim połączeniu. I okazuje się, że ten Łukasz jak piskorz po prostu się cały czas wyślizguje tym badaczom z rąk i nie idzie im łatwo z tym tekstem. Może część z Was nie jest tego zupełnie świadoma, ale ten tekst okazuje się dla amatorów i dla profesjonalistów, powiedziałbym może amatorów bardziej zaangażowanych, olbrzymim wyzwaniem. Olbrzymim wyzwaniem, dużym problemem. Na marginesie może powiem, że większość komentarzy ma takie podejście liniowe do tego tekstu. Liniowe w sensie takim, że tak jak mamy nasze podręczniki różnego rodzaju, że jeden temat za drugim się rozwija, tak? Więc tak samo jest, takie jest wyobrażenie również u większości komentatorów na temat tego, że Łukasz tak napisał swoje kolejne tematy w tej Ewangelii. Są również podejścia retoryczne, takie, które starają się nawiązać do pewnych zwyczajów komponowania tekstów, które to rodzaje udaje się odnaleźć w Biblii. No i Ewangelia Łukasza ma w pewnym sensie takie szczęście, że na naszym rynku księgarskim pojawiły się dwie książki pana Dawida Goodinga, według Łukasza nowe spojrzenie na trzecią Ewangelię. I to jest takie podejście z kolei retoryczne. Retoryczne w tym sensie, że również poprzez stara się dostrzec pewnego rodzaju symetryczne układy kompozycji myśli w przeciągu całej księgi Łukasza. I druga książka to jest Rolanda Menet. Czytaliście Świętego Łukasza? Przewodnik, który prowadzi do spotkania. Ten człowiek również w inny sposób, ale również w sposób retoryczny analizuje księgę Ewangelii Łukasza. I co można powiedzieć? No, można powiedzieć retoryczne, jakbyście porównali to, byście zobaczyli, że no, tak na moje oko 5%
rozważań jednego i drugiego zbliża się do siebie. Poza tym są kompletnie rozłączne. Z taką księgą mamy do czynienia. Tak? Dlatego wam to mówię. Te książki są bardzo istotne, jeśli chodzi o to, co proponują jako pewną wizję tekstu. Niemniej nie przekonują mnie, w związku z tym korzystać z nich nie będzie. Jeżeli ktoś by się chciał zderzyć z innym podejściem, to po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że takie książki są i możecie coś z tym zrobić. Dobrze. Otóż sytuacja jest tego typu. Ja będę stosował podejście takie, które, jak to Krzysiu powiedział, jest określane hebrajską retoryką biblijną, nawiasem mówiąc, za tym panem. On wprowadził, pan Mene wprowadził tego typu, jakby z jego książek wprowadzone zostało na polski rynek tego typu określenie. Prawda jest taka, że kiedy zacząłem się zajmować Ewangelią Łukasza, to jeszcze nie wiedziałem, że retoryka biblijna w ogóle istnieje. Musiałem napisać pewną pracę do szkoły i ta praca po prostu polega na tym, że mam podsumować właśnie Ewangelię Łukasza. No i okazało się, że nie idzie to tak łatwo, zacząłem nad nią myśleć i tak naprawdę tekst Łukasza był pierwszym obszernym tekstem, który mnie uczył retoryki biblijnej. Czyli ja nie tyle się po prostu jej nauczyłem, a potem ją zastosowałem do Ewangelii Łukasza, co po prostu zacząłem czytać Ewangelię Łukasza i zobaczyłem, że ten autor robi bardzo dziwne rzeczy z tekstami. O tych dziwnych rzeczach zaraz powiemy. No i na marginesie tylko powiem, że moje początki z Łukaszem to był rok 2002 i z różnymi przerwami walczę z nim do dzisiaj. W związku z tym to jest prawda, że ja jestem w drodze, tak? Jestem w drodze, to co opracowuję jest w drodze, ponieważ cały czas się tego Łukasza uczę. Uczę, jak ja uczę. Dobrze, niemniej to, do czego doszedłem, mam wrażenie, że jest jakimś sukcesem i właśnie dlatego, że tak myślę, dlatego z takiej perspektywy chcę wam o tym opowiadać, tak? W związku z tym to tyle jakby wyjaśnienia, dlaczego retoryka biblijna. Ponieważ nie musieliście być na tych kursach, pozwólcie, że na dwóch slajdach przejdziemy przez taki mikrorys, z czym należy jakby w ogóle kojarzyć coś takiego jak hebrajską retorykę biblijną. To jest taki potworny skrót, jeden, jeszcze będzie drugi potworny skrót. Pozwólcie, że szybciutko skomentuję, co tutaj mamy, tak? Po pierwsze, hebrajska retoryka to jest określenie dla pewnego dość szeroko spotykanego w Biblii, w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, zwyczaju autorów komponowania, układania myśli według określonych schematów. I tyle. I to, że po prostu odkrywamy, że w Biblii, że autorzy mają szczególne preferencje do tego, żeby myśli układać tak, a nie inaczej, no to tym się zajmuje hebrajska retoryka biblijna. Z innego punktu widzenia hebrajska retoryka biblijna to również pewnego rodzaju narzędzie do badania tekstu. Ponieważ jak już się okazało, że już widzimy, że takie są tendencje, to oczywiście pytamy, a jak to działa, tak? I ci, którzy się tym zajmują, usiłują sprawdzić, jak to działa, czy są jakieś reguły czytania tego, dlaczego to akurat robią tak, a nie inaczej, jakie są te właściwości i potem co z tego wynika przy czytaniu tekstu, tak? Jak to wpływa na odczytanie tekstu. Podstawowym jednym z przekonań tego podejścia jest to, że po pierwsze kompozycja zawsze wpływa na treść, na przesłanie tekstu. W związku z tym to jest istotne, dlaczego się tym właśnie, zawracamy sobie tym głowę. Hebrajska retoryka w dużym uproszczeniu rozpoznała zasadniczo dwie podstawowe kompozycje. Koncentryczną i równoległą. Zaraz je będziemy oglądać u Łukasza. Następne. Generalne podejście hebrajskiej retoryki jest takie, że bada, przynajmniej stara się badać i docenia tekst księgi jako całość, jako świadomie skomponowaną całość. To jest duże uproszczenie, wielu naukowców się z tym jakby nie zgadza, ale są tacy, którzy się z tym zgadzają i ja myślę, że to jest niezły kierunek. I to, co nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek naszych wykładów. Hebrajska retoryka biblijna traktuje teksty jako wypowiedzi retoryczne. Retoryczne w tym sensie, że nie tylko są poukładane, ale retoryka zajmuje się z definicji jakby tym, aby w sposób komunikatywny przekazać komuś coś,
tak aby go do czegoś przekonać, żeby go do czegoś nakłonić, aby spowodować wewnętrzny ruch u tego kogoś, do kogo się przemawia, tak? I tak jest też podejście w tym nurcie. Podchodzimy do tekstów Biblii, które po prostu badamy i mamy przekonanie, że one nie tyle są teoretyczne, że one nie tyle są teologiczne tylko, tak? Ale one zwracają się do odbiorcy, ponieważ coś konkretnego oczekują od tego odbiorcy, jeśli się zapozna z daną treścią, z daną księgą. Tak myślę, będzie również w wypadku Ewangelii Łukasza, tak? Łukasz pisze, bo chce konkretnej, oczekuje czegoś bardzo konkretnego po stronie odbiorcy. Dobra. W porządku. No, jak powiedziałem, tutaj niby jest jakiś taki zarys tego podejścia, ale on jest bardzo niejednorodny. Różni badacze, jak zajrzelibyście do literatury, mówią różne rzeczy. No więc ja nie chciałem być gorszy, więc mówię pewne rzeczy po swojemu. I inny potworny skrót tutaj wymyśliłem. PST. A sprawa polega na tym, że kiedy zacząłem się uczyć tej retoryki sam w oparciu o teksty, no to dochodziłem do pewnych wniosków właśnie, jak te kompozycje działają. Jak te układy starają się być komunikatywnymi narzędziami. I okazało się, że co do czego dochodzę, nie jest zbieżne z różnymi określeniami, które są w literaturze. W związku z tym nazwałem te wnioski, ten zbiór wniosków, ten zbiór jakby swojego podejścia przez takie właśnie, taką nazwę, podejście semantyczno-tematyczne, nazwa straszna, ale chodzi o to tylko takie, o coś takiego, że to będziecie widzieć za chwileczkę na przykładach. Także nie przejmujcie się strasznymi sformułowaniami. Ta nazwa mówi, odwołuje się do tego, że te kompozycje, o których mówiłem, czy koncentryczne, czy równoległe, mają pewne fragmenty, mają pewne elementy, które dialogują ze sobą, tak? No i teraz jest pytanie, jak znaleźć tą parę? I ja mówię, że znajdziemy tę parę, jeżeli przyjrzymy się znaczeniom elementu jednego i drugiego. Jeżeli te znaczenia będą bliskie, to znaczy, że one są ze sobą w parze i dopełniają się jakoś ze sobą, wchodzą w jakiś dialog. Czyli to jest właśnie jakby no, w uproszczeniu sens tego podejścia semantycznego, czyli znaczeniowego, przez znaczenie. Dobrze. To moje podejście jest jakby bardziej wyostrzone względem tego ogólnego nurtu retoryki biblijnej. Bardziej ufam autorom, jako takim wyrafinowanym, w sensie wiedzących, co robią, kiedy piszą. Mam przekonanie o tym, że księgi są intencjonalnie skomponowane od początku do końca. Co jeszcze tutaj można by z takiego... Proponuję konkretne, dla określonych struktur proponuję konkretne miejsca, takie, które kumulują jakby przesłanie tych fragmentów. I to nazywam miejscami akcentowanymi. Po prostu przez to można powiedzieć, że z danego materiału, którym się zajmujemy, możemy, jeżeli go zrozumiemy, odnajdziemy jego budowę, możemy odnaleźć te punkty, do których chciał nas doprowadzić autor. Za chwileczkę będą przykłady, możemy te teoretyczne rozważania powolutku kończyć. Czy coś jeszcze z istotnych historii? Czy macie jakieś pytania na ten temat? Ja teraz wiem, że was zasypałem, przynajmniej części z was, rzeczami, które są może z kompletnie z bajek, w których nie bywacie, ale gdyby coś was tutaj jakby zupełnie zmroziło, to po prostu pytajcie, póki możecie. Za chwileczkę się zacznie troszeczkę wyjaśniać parę spraw. Wykład ma też charakter retoryczny. Tak. Miejmy nadzieję, ponieważ zamierzam was zabrać w określone miejsca i mam nadzieję, że tam dojdziemy, zanim zaśniecie i zanim uciekniecie, więc może się uda. Dobrze. To może przejdźmy do ilustracji. Zanim przejdziemy do ilustracji. Ilustracje będą tylko i wyłącznie z Ewangelii Łukasza. Czyli teraz zobaczymy za chwileczkę, jakie są te podstawowe struktury. Zobaczymy, jak angażował
te struktury, te różne układy Łukasz w swoim tekście, to będą oczywiście teksty bardzo proste, wyraziste, abyśmy się mogli łatwo jakby tutaj dogadać. Łukasza stać na wiele zaawansowanych rozwiązań, nie będziemy się, nie od nich będziemy zaczynać. Przy tym, przy tych przykładach przede wszystkim właśnie pokażemy, jakie są kształty, to nas będzie interesować, ponieważ to potem, kiedy będziemy przyglądać się już tekstom, gdzieś może do nas wrócić. Będzie nas przede wszystkim interesować to, gdzie są miejsca akcentowane w poszczególnych kompozycjach oraz idea tego, że całość Księgi Łukasza ma hierarchiczną taką kompozycję. Ta hierarchiczność nie wyjdzie teraz w przykładach, ona wyjdzie pod koniec naszego wykładu, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że całość Ewangelii Łukasza jest skomponowana w sposób taki, że używane są właśnie określone kompozycje na każdym poziomie organizacji tekstu. No to w takim razie, właśnie, w takim razie nie musicie się męczyć waszego wzroku, bo przecież ja mam dla was materiały. I przykłady to są właśnie dobre momenty, aby z tych materiałów skorzystać. Dobrze, to ja może szybciutko wam tutaj rozdam. Mam nadzieję, że nam starczy. Bardzo próbował. Macie przykłady. Zaczniemy od... No, obudzisz się? Obudzisz się. Dobrze. Moi drodzy, macie przykład pierwszy. To jest struktura... Tak, tam macie nawet opisane, koncentryczna. O co chodzi w tej strukturze koncentrycznej? Chodzi mniej więcej o to, że autor, budując jakąś wypowiedź, zaczyna od czegoś takiego, że pewne myśli układa w jakimś porządku. Tutaj mamy modlitwę Zachariasza po nadaniu imienia Janowi Chrzcicielowi. Tak? To jest po tej scenie. Tak? I tutaj ta modlitwa cała jest tak ułożona, że pewne idee, pewne myśli, które się pojawiają na początku, mają określony porządek, zmierzają do jakiejś myśli. Kiedy do niej dojdą, to potem idee, które były tutaj, w odwrotnym porządku, zaczynają się powtarzać i cała wypowiedź jest w ten sposób zbudowana. Czyli pomiędzy tymi właśnie powrotami można ustalić, że są jakby te pokrewne myśli, tak? Popatrzmy, jak to wygląda. Jeżeli prawdą byłoby coś takiego, że w środku tej całej modlitwy byłyby zwroty takie: pomny, mowa o Bogu, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, tak? Bóg zwrócił na to uwagę i w związku z tym robi to, co jest opisane w całości. U góry mamy: litując się nad ojcami naszymi, którą złożył tą obietnicę Abrahamowi, ojcu naszemu. Czyli idea tych, którzy byli wcześniej, ojcowie, tak? Potem wybawienie od wrogów naszych i z ręki naszych wszystkich, którzy nas nienawidzą. W E1, w tej paralelnej, w tych paralelnych elementach, w tym paralelnym do E1, tak? Że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze, tak? Czyli widzimy, że pewne idee, które pojawiły się u góry, zostają albo powtórzone, albo jakoś dopełnione bliskim znaczeniowo określeniem. W ten sposób myśli, które były tutaj w określonym porządku, teraz w odwrotnym porządku się rozwijają. Całość zmierza do pewnego centrum,
które właśnie jest akcentem takiej konstrukcji, takiej wypowiedzi. Bo nie chodzi w sumie o konstrukcję, chodzi o to, żeby wiedzieć, do czego autor zmierzał, tak? Czyli werset 72b to jest jakby centrum tego wszystkiego. Związki pomiędzy poszczególnymi pozostałymi elementami macie tam zasugerowane pod tym, w związku z tym myślę, że omawiać ich nie będziemy, ale możecie sobie je potem przemyśleć. Chodzi mi o to, żebyśmy teraz złapali, w czym rzecz, jeśli chodzi o konstrukcję koncentryczną. Na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę? Tym razem Łukasz zastosował taką budowę do wypowiedzi, która jest jakby taka swobodna, tak? Zachariasz się modli. Można powiedzieć, że właściwie to ma dużo wspólnego z psalmami, tak? Czyli w pewnym sensie jakby poezja. No, układanie w poezji jest czymś znowu niczym rzadkim, po prostu wypowiedzi artystyczne starają się autorzy właśnie ubrać na różnym poziomie w sposób taki właśnie plastyczny, wyraźnie artystyczny, proszę? Estetyczny, tak. Proszę? Dobrze. Więc tym razem mamy hymn, modlitwa, takie coś zostało w taki sposób skomponowane. Akcent całego tego tekstu można by sprowadzić do czegoś takiego, że Bóg wiernie spełnia swoją obietnicę Zbawiciela z powodu obietnic i przymierza. Tak? Jego zapowiedzi okazały się pewne, Bóg okazał się niezawodny i miłosierny. Tak? Gdybyśmy chcieli jakby to wszystko, co zostało, wypowiedzieć tak, przez to, co zostało jakby skumulowane w tej idei centralnej. Przyjrzyjmy się na inny przykład, również struktury koncentrycznej. Tym razem mamy fragment z 4 rozdziału 31-37, zdarzenie w Kafarnaum. Mamy przykład egzorcyzmu dokonanego w synagodze. Poważnie. Zaczyna się to wszystko od tego, że w takiej mamy taką ramę. I stąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał ich w ich synagogach. Czyli pewne takie okoliczności wprowadzające, gdzie się coś dzieje, tak? I potem i rozchodziła się wieść po nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. Czyli odniesienie się jakby do tego wszystkiego, co się dzieje, co się działo jakby z Jezusem, jakby w ramach położenia geograficznego, sytuacji, tak. Potem mamy. Zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. A kiedy spadniemy do bloczku, do elementu paralelnego, i zdumienie ogarnęło wszystkich, i mówili między sobą, cóż to za mowa, że mając władzę i moc, nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. Mam nadzieję, że widzicie związek, że ludzie dziwią się, skąd w Chrystusie jest taka moc. Mówi i się dzieje. Tak? Kiedy zrobimy krok dalej, taką warstwę przesuniemy, pierwszą, drugą, przesuniemy się do trzeciej warstwy, tak? Widzimy, że w synagodze jest człowiek opętany przez ducha nieczystego. Tutaj widzimy, że człowiek już nie jest opętany od ducha. Tak? Mowa jest, jakby skupienie uwagi jest na tym, że był w nim duch i go nie ma. Tutaj mamy w kolejnej warstwie D i D1. Widzimy działania już pomiędzy demonem i Chrystusem. Tak? Demon woła. Cóż z Tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. W pewnym sensie D1, jeżeli zobaczycie, Jezus mówi, masz rację, byłaś. W środku natomiast mamy oświadczenie, wyznanie tego demona na temat tożsamości Jezusa. Co tu jest nowego względem poprzedniego fragmentu? Zwróćcie uwagę, że tym razem Łukasz ma narrację, opowiadanie o pewnym zdarzeniu w pewnym miejscu. To już nie jest poezja w naszych kategoriach. Tak? A jednak buduje tę opowieść według tych samych reguł retoryki biblijnej, akurat ujmując tą historię w ramach struktury koncentrycznej. Nam się to może w głowie nie mieścić, ale Łukaszowi się jakoś zmieściło. Dobra. Jaki byłby akcent z tego całego wydarzenia?
No można powiedzieć przynajmniej tyle, że tożsamość i autorytet Jezusa zostają publicznie ujawnione przez siły demoniczne, tak? Czyli ludzie się zastanawiają, co to za moc, a demon im podpowiada. Czy demon tutaj kłamie waszym zdaniem? Mamy wrażenie, że nie. Więc właściwie mamy ciekawe zdarzenie, bo ludzie się zastanawiają, ale podpowiedź mają. No to niech myślą dalej. Dobrze. Zostawmy struktury koncentryczne na boku. Popatrzmy się teraz na inny układ. Innym układem jest struktura równoległa. Idea struktury równoległej jest taka, że teraz dana wypowiedź składająca się z pewnych jakby cząstek myślowych, takich fragmentów, jest jakiś ich szereg tych myśli, po czym następuje powtórzenie jakby tego szeregu z podobnym porządkiem myśli, które względem tych pierwszych znowu są w pewnej bliskości znaczeniowej. Tak? I tu mamy taki przykład. Tym razem mamy fragment, a tu jest chyba adres pomylony. Oczywiście, że pomylony, co nie? Ależ pomylony adres. 6.32.34. No, przynajmniej materiały prawne wam powiedzą. Dobrze. A tutaj muszę poprawić. Dobrze. W każdym razie zwróćcie uwagę, przeczytajcie sobie to po cichutku, ten fragment cały. Przeczytajcie go sobie. Kiedy czytamy to w kolumnach, może nam to ujść zupełnie uwagi, to, że ten tekst jest bardzo taki właśnie wyraziście powtarzający pewne idee trzy razy. Tak? Jeśli miłujecie tych, którzy miłują, jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy dadzą, jeśli pożyczacie tym, którzy dadzą. Różne trzy rzeczy, ale jakby są startem do pewnego ciągu. Potem okazuje się, że mamy na jakąś wdzięczność zasługujecie. To samo w kolejnych odsłonach, w kolejnych szeregach. I prawie to samo, wszak i grzesznicy i grzesznicy grzesznikom. Tak? To jest jakby ogólna idea takiej struktury równoległej. Zwróćcie uwagę, że teraz w pewnej taką aranżację artystyczną zostaje ubrana nauka Jezusa. To są słowa Pana Jezusa, które udziela jako lekcji no, swoim odbiorcom. Tam są głównie uczniowie zaangażowani. Czyli jeszcze inna forma wypowiedzi. Była jakby modlitwa, proroctwo, była narracja, też potrafiła być aranżowana. Tutaj mamy naukę, którą wypowiada Jezus, też jest w jakiś sposób poukładana. Jakie tutaj są akcenty? Zaznaczyłem wam tutaj to na czerwono. I w strukturze równoległej akcent pada na ostatnie elementy w szeregu. Pierwsze, ostatnie, te ostatnie nas zawsze interesują. Kiedy rozpoznacie strukturę równoległą, patrzcie zawsze, co jest na końcu, bo do tego tekst zmierza, tak? Do tego to przede wszystkim autor chce powiedzieć swoim odbiorcom w tej sytuacji, w jakiej dany dialog się znajduje. Ok. Jakieś pytania? Lecimy dalej. Jeszcze jeden przykład. Też struktura równoległa, mniejsza. Zwróćcie uwagę, że tam były takie trzy szeregi, tu są tylko dwa. Akurat tak się złożyło, że w obydwu przykładach są po trzy elementy w szeregu, ale mogą być dwa elementy, może być cztery elementy, może być dużo elementów. Te rzeczy, jakby ta kompozycja może być skalowalna na różne sposoby. Teraz mamy coś takiego. A cały lud, no tu jest oczywiście u mnie znowu błąd. U was błędu nie ma. Znowu jesteście do przodu względem mnie. Tak. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy, wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych,
bo nie dali się przez niego ochrzcić, czyli przez Jana Chrzciciela. Zwróćcie uwagę, że jeżeli takie coś byłoby w naszych kolumnach, już byłoby troszeczkę trudniej wychwycić tą równoległość myśli, ale idea, kompozycja jest taka. Określone są wskazane dwie grupy, tak, których reakcje są przeciwstawne. Wielbili, wzgardzili. Dlaczego? Bo rozpoznali w Janie posłańca od Boga, bo nie chcieli się przez niego ochrzcić, dać się przez niego ochrzcić. Jak wiemy, chrzest był na odpuszczenie grzechów, tak? No więc pytanie, co oprócz tego jeszcze nie chcieli, tak? Taka jest idea. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy znowu jakby już, to już są słowa Łukasza, tak? Czyli Łukasz swoje własne wypowiedzi narratora również układa w określony sposób. I dzięki temu widzimy, że buduje w tych pozycjach akcentowanych pewien kontrast. Tak? Ludzie się cieszą, że skorzystali z usługi Jana, a liderzy wręcz przeciwnie. Powiedziałem, że akcenty są na tych ostatnich elementach, ale kiedy są w przeciwstawionych jakby... treściowo, nie tyle, jakby są w przeciwstawieństwie do siebie te elementy, to najważniejszy akcent zawsze pojawia się tutaj. Innymi słowy, w tej wypowiedzi, w ramach tam swojego kontekstu, Łukasz chce powiedzieć, że aktualni liderzy odrzucili Boży wyrok, wzywający wszystkich do uznania się za grzesznych i potrzebujących oczyszczenia przez chrzest pokuty i poddania się Bogu, tak? I to w tym momencie pokazuje, na co Łukasz kieruje nasz wzrok. Popatrzmy, jaką postawę wobec tego, co robi Bóg w tym pokoleniu, tak? Przyjęli liderzy. To jego w tym momencie interesowało. Dobrze, czyli mamy bardzo różne wypowiedzi, które są układane. Widzimy to na kilku prostych przykładach. Rzecz, jaka nas interesuje, to jest to, żebyśmy wiedzieli w takim razie, skoro już rozpoznamy takie układy, to jak je przeczytać. I te punkty akcentowane pomogą nam zrozumieć, jak to przeczytać. Na koniec pozwólcie, jeszcze tylko jeden układ wam opowiem. Mamy tutaj tak zwaną strukturę, dobra, mniejsza z tym. Popatrzmy na to tak. Mamy trzy bloki. A, B, A1. Zasadniczo jest to struktura koncentryczna. Ale czasami się zdarza, że kiedy przyjrzymy się takiemu elementowi, jednemu, załóżmy w całości, okazuje się, że on ma coś takiego, że myśli w nim ułożone są tak samo, jak w tekście, który do niego treściowo przystaje. Tak? Przeczytajmy ten fragment. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Mówi teraz znowu o tych pierwszych bogaczach. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Czyli pewien w obydwu tych miejscach pojawia się ten sam porządek. Najpierw o bogaczach, potem o tej wdowie. I takie coś określamy po prostu strukturą równoległą, rozdzieloną. Tak? Czyli ona ma tak samo te paralelne względem siebie elementy, ale są rozdzielone częścią jakąś tam, która jest w centrum bardziej struktury koncentrycznej. Tak? Mniejsze jakby już o szczegóły, bo to nam jakby najmniej teraz będzie potrzebne. Z czasem, mam nadzieję, otrzemy się o kolejne fragmenty i być może będziemy potrafili z tego jakoś skorzystać. W każdym razie, warstwa pierwsza, jak jeżeli pamiętacie, gdzie były akcenty w strukturze równoległej, akcentuje jakby lokalnie właśnie postawę tej kobiety, ale całość akcent główny ma w środku, tak? To była cała jakby garść różnych rzeczy, które być może funkcjonują troszeczkę zbyt technicznie w
w ramach tego rozważań, ale ponieważ będziemy pokazywać jak różne elementy w tekście Łukasza rozmawiają ze sobą i przez tą rozmowę wytwarzają nowe treści, których bez połączenia nie zobaczymy czasami. Dlatego chciałbym przynajmniej w ramach tego pierwszego wykładu dać wam znać mniej więcej, co Łukasz wyprawia w swoim tekście, tak? Wyprawia w sensie oczywiście żartobliwym, co on robi i dlaczego pewne rzeczy na przykład mogą być dla nas trudno zrozumiałe, ponieważ to oczywiście te działania czasami wpływają na to, że my jesteśmy bardziej przy czytaniu pogubieni niż poukładani. W związku z tym tutaj zaznaczyłem coś takiego, że warstwa pierwsza pokazuje hojność bogatych i akt ufności wdowy, a warstwa druga stwierdzenie nazywające całą sytuację jakby po imieniu, że ona wrzuciła więcej niż wszyscy. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że akcenty w tej warstwie to i centrum kierują nasz wzrok na postawę tej kobiety. Dobrze, widzieliśmy to już po tych przykładach, że niektóre elementy powtarzają się prawie identyczne, niektóre się przeciwstawiają sobie, niektóre się jakby rozszerzają. I to jest właśnie to, w jakich relacjach te elementy między sobą w ramach tych kompozycji potrafią się pojawić. Może to być relacja synonimiczna, syntetyczna, relacja antytetyczna. Tutaj odesłałem was do tych przykładów, które macie w materiałach i możecie sobie porównać określone elementy i zobaczycie, jak właśnie te relacje zostały tam zbudowane przez Łukasza. Tak? Podsumujmy w takim razie szybciutko to, żebyśmy nie przeciągali rzeczy zbyt suchych i technicznych. Jest tak, mamy dwie podstawowe kompozycje, którymi się posługuje Łukasz. Koncentryczna i równoległa. Stosuje je do najrozmaitszych wypowiedzi. W każdej z nich jest określony punkt akcentowany bądź punkty akcentowane, które pozwalają nam, jeżeli rozpoznamy tą kompozycję, zrozumieć, do czego prowadzi nas autor. Jak zobaczymy to, zrozumiemy również, co nam Łukasz w danym miejscu chce powiedzieć. To, co jest najważniejsze, to jest to, że Łukasz stosuje to na przestrzeni całego tekstu, a nie jest to jedynie wypadek przy pracy. Nie są to punkty, w których Łukasz zdecydował się ułożyć coś, a pozostałych już pisał tak normalnie po naszemu. Otóż ani przez chwilę nie pisze po naszemu. I to jest problem, tak? Ale też dlatego uznałem, że muszę wam o tych paru sprawach powiedzieć na początku, abyśmy potem mogli z tego skorzystać. Ponieważ oczywiście nie chcemy zamienić kursu Łukasza na kurs retoryki biblijnej, dlatego w tym miejscu kończymy sprawy techniczne i odsyłam was do tego, co tam funkcjonuje w waszych materiałach, jako taki dodatek HRBPST dodatki. Jest troszeczkę o znaczeniach, jak je stosuję, o miejscach, gdzie są akcentowane, są tam różne rzeczy. Nie chodzi mi o to, żebyście się tego nauczyli, ale jeżeli sobie to przejrzycie przez kolejnymi wykładami z Łukasza, to przynajmniej się słuchowo, wiecie, otrzecie o pewne rzeczy i to spowoduje, że nawet jak mi się wymsknie coś technicznego, jakieś określenie, to nie będziecie zagubieni, tak? O to mi tylko chodzi, żebyśmy się jakoś zrozumieli. Tak czy siak, nie wahajcie się pytać i nie wahajcie się walczyć o wyjaśnienie, co ja miałem na myśli, kiedy powiedziałem to, co powiedziałem. Poza tym, jeżeli by ktoś ewentualnie chciał się zagłębić, no to oczywiście odsyłam was do kursu Retoryka Biblijna. Jest też wykład ogólnodostępny na stronie szkoły. W menu media, multimedia, szkoła biblijna, hebrajska retoryka biblijna, tam jest z pierwszego wykładu retoryki biblijnej pewne ogólne opowieści również na ten temat. Jakby przypadkiem komuś nie było dość, to zapraszam.
Dobrze. Ustalmy teraz w takim razie, w którym ja jestem miejscu i w jakim, z jakiej perspektywy będę chciał wam opowiadać o Ewangelii Łukasza. Bo to jest ważne, gdyż jest to punkt widzenia dość mocno różniący się od tego, co możecie znaleźć w komentarzach, w książkach na ten temat. Z mojego punktu widzenia, moją perspektywę na całość Łukasza kształtuje przede wszystkim przekonanie, nabyte oczywiście po tym studium, które sobie zafundowałem od jakiegoś tam czasu, tak? O jego wewnętrznej spójności treściowej. Tak? Krzysiu tutaj mówił, już uprzedzał, że ta retoryka, to podejście pozwala nam zobaczyć łączność pomiędzy takimi elementami tekstu Łukasza i wielu innych ksiąg, z którymi to fragmentami inne podejścia sobie nie radzą i są skłonne zobaczyć. Tego nie będzie. Aha, przepraszam, to nie, tego w waszych materiałach nie ma. W waszych materiałach są wybiórcze pewne rzeczy, także nie szukajcie tego. W związku z tym, no taka wizja, że Łukasz wypracował bardzo gruntownie całą Ewangelię od początku do końca w sposób właśnie taki retoryczny, to jest coś, co powoduje, że zdecydowałem się na taką, a nie inną prezentację dla was, tak? W moim spojrzeniu na tekst trzeciej Ewangelii nie ma miejsca na takie sytuacje jak przypadkowe umieszczenie jakiegoś elementu tekstu w danym miejscu, tak? Nie ma tego właśnie, co też wspomniał Krzysiu, luźno związane ze sobą wypowiedzi Pana Jezusa. Te wszystkie elementy, które są w tekstach, w tekście Łukasza, one mają swoją funkcję, one mają swoją rolę w całej wypowiedzi, w ciągu argumentacji, jaką Łukasz kieruje do Teofila. W związku z tym, że stosuje tą retorykę, troszeczkę tekst Łukasza, podobnie jak inne teksty biblijne, inaczej operują czymś takim jak kontekst. Zwróćcie uwagę, kiedy mieliśmy tę strukturę na przykład koncentryczną, pierwszą, tą modlitwę Zachariasza, to pewne myśli, które były u góry, tak, one są na przykład dopowiedziane w pewnym sensie przez myśl paralelną na dole. Nie jest tak, że po prostu te myśli się powtarzają jeden do jeden, ale zachodzi między nimi dialog, rozszerzenie, dopowiedzenie, a czasem komplikacja. W związku z tym, jeżeli takie coś robi również Łukasz w skali makro, w skali całej księgi, w skali głównych części, to jakby nasza zwykła definicja kontekstu musi ulec troszeczkę zmianie, redefinicji. No to oczywiście jest dla nas dużym wyzwaniem i problemem, bo jeżeli nie operujemy retoryką biblijną, to być może w wielu momentach kontekstu nie jesteśmy w stanie tak właściwie odnaleźć. Dobrze. Co w takim razie jeszcze? W takim razie będę starał się wam, was przeprowadzić przez tekst Łukasza, silnie akcentując za każdym razem ciągłość projektu Łukasza. Nie tyle w ramach jednak po prostu projektu według jakby jego przepisu, w ramach tego retorycznego spojrzenia. Tak? Nie w podejściu takim linearnym. Ok, to w takim razie powtórzmy. Każdy element tekstu Łukasza jest częścią całości obrazu, jaki pragnie Łukasz przedstawić Teofilowi. I to obrazu, który ma spełnić określony cel. Jest to wypowiedź retoryczna. Nie ma w tej Ewangelii dygresji, ekskursów, pobocznych dyskusji. Kiedy będę opowiadał o tych elementach niby rozłączonych względem siebie w tej jakby całości tekstu Łukasza, mam nadzieję, że uda mi się pokazać, że są pewne określone powody, dla których te elementy łączą się z tym, co było wcześniej i później,
jaką stanowią całość, jaki element stanowią w ramach całego projektu Łukasza. Czego nie będziemy robić na naszych spotkaniach. To jest drobna uwaga, która jest dość istotna, zwłaszcza jeżeli będziecie mieć pytania. Kiedy omawiamy czasami, czy czytamy Ewangelie, wszystkie właściwie, zwłaszcza synoptyczne, bardzo często, kiedy mamy problem z jakimś tekstem, a nawet jeszcze kiedy go czasami nie mamy, zaglądamy do tak zwanych tekstów paralelnych w innych Ewangeliach. Tak? Czyli mamy na przykład kuszenie Pana Jezusa. Tak? No to zobaczmy, jak to było u Mateusza. Okej, mamy rozmnożenie chleba. A zobaczmy, jak to wyglądało tam. Zanim posiedzimy w naszym tekście, który nas przede wszystkim interesuje, już usiłujemy przyciągnąć do niego, co zrobili inni autorzy. Tak robić nie będziemy. Uważam, że to przynosi troszeczkę jakby szkody, bo wysysa naszą energię z tego, aby przyjrzeć się podstawowemu tekstowi, którym powinniśmy się najpierw zająć. Co nie znaczy, że nie zrobię pewnych wyjątków od tego, ale dla swoich własnych celów i być może zrobimy to nawet dzisiaj, więc nie bierzcie mnie potem jakby za słowo, że mówiłem, że tak nie będziemy robić. Zrobimy, ale nie z tego powodu, z jakiego zwykle takie rzeczy robimy. Tak? W porządku. Jeszcze jedna rzecz, którą po prostu chciałbym podkreślić. To, co wam teraz wszystko opowiadam, to dla was to brzmi jak założenia wstępne, tak? Założenia wstępne do tego, jak będziemy dalej opowiadać o Łukaszu, tak? To są takie punkty startowe. Chcę wam po prostu bardzo mocno podkreślić to, że to, co dla was jest założeniami, dla mnie są to wnioski po pracy nad Łukaszem i nie tylko. I dlatego, że to są wnioski, dlatego też nasze spotkania nie będą taką próbą przedstawienia wam jakiejś ciekawostki, tak? Zobaczmy, co nam wyjdzie, kiedy przeczytamy Łukasza z perspektywy X. Na przykład z perspektywy przywódców, albo z perspektywy kobiety, albo z perspektywy jakichś skreślonych społecznie, tak? Z perspektywy feministycznej, czy jeszcze jakiejkolwiek innej, tak? Nie chcę wam przedstawić Łukasza z perspektywy jakiejś ciekawostki, ale chcę wam przedstawić jakby Łukasza poprzez retorykę biblijną, dlatego, bo uważam, że ona jest czymś rdzennym dla tego, jak on zapisał swoją księgę. Tak? I w tym sensie zakładam, że będziemy starali się czerpać z tego, co rzeczywiście tą księgę buduje i buduje jej przekaz. Mam świadomość, że teraz to, co wszystko powiedziałem, może być troszeczkę zbyt teoretyczne i zbyt suche, ale już zbliżamy się do tej części, gdzie będziemy zaglądać do tekstu, więc zakładam, że wybaczycie mi ten troszeczkę może nadzbyt rozbudowany wstęp teoretyczny. W związku z tym, że uważam, że to podejście retoryczne po prostu ma sens, tak? Dlatego będę starał się, kiedy będziemy omawiać już konkretny tekst, kiedy będziemy przez niego przechodzić, będę starał się i uwidaczniać pewne właśnie kompozycje, nieszczegółowo, nie w każdym wypadku, ale tam, gdzie to po prostu uznam, że będzie miało to naprawdę jakąś rolę do spełnienia w ramach naszych dialogów. Będę starał się zgodnie z tymi zasadami, jakie odkryłem, czytać ten tekst dla was, abyśmy zbliżyli się do jego sedna. Będę starał się pokazywać, jak pojawia się możliwość nowego odczytania albo nowe treści, kiedy połączymy pewne elementy ze sobą razem, tak? W ramach danej kompozycji. Będę się poza tym starał odczytywać i interpretować całość tych fragmentów, którymi się będziemy interesować bliżej w ramach tego podejścia, tak? I nie będę dowodził tych struktur, tak? No bo to zamieniłoby nasze spotkanie zupełnie w inne spotkanie.
co nie znaczy, że nie przyjmę żadnych głosów, krytyki i pomysłów na poprawę, tak? Cały czas poprawiam. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają fazy przejściowe, to tutaj można sobie zerknąć do tego, jak wygląda jakby ostatnie trzy wersje Łukasza po takim przejściu całościowym. W związku z tym dowodzenie, tutaj zabawa w dowodzenie byłaby po prostu zupełnie czymś, co by wyssało z nas energię i zabrało tylko czas. Czy jakieś pytania macie? Oprócz tego, że jesteście wykończeni, to wiem. Ja mam jedno tylko pytanie, bo powiedziałeś, że rdzenny dla budowy tej Ewangelii jest ten stosowanie do żywienia. A gdzie umiejscawiasz na wszystkim natchnienie i czy każdy autor Ewangelii pisał celowo w ten sposób? Czy, bo tutaj jakby nie wypowiedzieli się na temat tego, gdzie w tym miejscu zajmuje natchnienie, to jest bliżej. Uczciwie powiedziałbym tak, a kto by to wiedział, tak? To jest uczciwie z mojej strony. Niektórzy. Okej. Moje na razie zdanie jest takie. Skoro z retoryką biblijną, czyli z tymi kompozycjami, spotykam się od pierwszej Mojżeszowej, przez Księgę Hioba, przez księgi historyczne, psalmy, proroków, to mam wszelkie prawo podejrzewać, że ta technika pisania przynależy do tej kultury, w której Biblia się pojawia. Autorzy, którzy się biorą za pisanie, po prostu wiedzą, jak to robić tak, aby to było skuteczne. Skuteczne to jest tak, po pierwsze od strony retorycznej, czyli umieć dotrzeć do odbiorcy, po drugie operować w kulturze, w której papier nie jest dostępny każdemu i nie każdy ma rulon prawa czy czegokolwiek na swojej półce, ale musi przede wszystkim mieć to w głowie. W związku z tym pojawiają się pewne te wszystkie struktury, jeżeli dobrze się nad tym zastanowimy, to zobaczymy, że to są pewne też mnemoniczne zabiegi, tak? Łatwiej zapamiętać schemat, a potem sobie przypominać określone rzeczy i odtwarzać. Dzięki temu ja mam nadzieję na przykład taką, że po dzisiejszym spotkaniu całym wy dostaniecie taki schemat Ewangelii Łukasza, który będziecie się w stanie zapamiętać. Czyli za miesiąc, jak się spotkamy, mogę was spokojnie odpytać, z jakich części składa się Ewangelia Łukasza i powinniście to być w stanie zapamiętać. Tak? Więc jedna rzecz to jest właśnie to. Środowisko, kultura, tradycja wyrażania się na piśmie w określony sposób. Natomiast w związku z tym, że to jest tak szerokie, tak, a nie tylko takie rzeczy się dzieją jakby tylko w kulturze biblijnej, no to trudno mi w tym momencie powiedzieć, że samo komponowanie jest darem od Ducha Świętego, bo we wszystkich innych kulturach te kompozycje też istnieją. To dzisiaj w literaturze pięknej po prostu są. Nie mają być może tak zdefiniowanych reguł działania, ale są. Wierzę natomiast, że za inspiracją, konceptem stoi Bóg, tak? Po prostu ktoś chce określone rzeczy zrobić i w tym momencie rozumie, że Bóg go do tego popycha i on to robi wedle swoich i umiejętności, i kompetencji, ale też również pewnych pomysłów i być może te same koncepcje, które mu przychodzą do głowy, są również inspirowane właśnie przez Boga. Także, no nie wiem, czy to skomentowało jakoś. Ja zauważam coś takiego, że Bóg wykorzystuje naturalne zdolności danego człowieka, który ma. Przez to ja widzę klimat Jeremiasza, Ezechiela, one są zupełnie różne. Widać indywidualne piętno tego autora, a jednocześnie jest inspiracja Duchem Świętym, żeby tą jego formę ubrać tą treść, którą Bóg chce nam przekazać. Nie? I w tym momencie, jeśli powiedzmy jakiś uczony autor miał jakiś sposób pisania, ponieważ pisał nie tylko z natchnienia, ale pisał też inne rzeczy zapewne, to więc pisał w podobnej formie. A tutaj natchnienie widzę bardziej w tym sensie przekazanym przez Ducha Świętego. A forma mogła funkcjonować, natomiast ja tak zachwycam kompozycją, że widzę na tej samej kompozycji, widzę też dzieło Ducha Świętego. Ale to... Okej, no i powiedziałbym tak, no ja nie mam wątpliwości, że autorzy biblijni mają inspirację z góry, tak? To nie jest dla mnie żaden problem. Natomiast muszę odróżnić to, że niektórzy z nich są po prostu wykształceni osobami, to nie są przeciętne osoby.
i po prostu piszą. My czasami być może rzutujemy na pewne postacie ze Starego Testamentu takie uproszczone ich wizje. I no, mamy Piotra, Rybaka i jego ekipę, tak? Ale ta ekipa przez jakiś czas, z tego co widać, no, po prostu jest blisko z Janem Chrzcicielem, tak? Skoro mają czas na takie coś, no to jest pytanie, i są Żydami, są w określonej tradycji wychowania w tym nauczaniu synagogalnym, tak? W tym systemie, więc to nie są osoby, które o pewnych rzeczach nie są kompletnie świadomi, nic nie wiedzą, tak? Oni pewne rzeczy po prostu wyciągają razem z kulturą i to, że potem piszą jak piszą, dla mnie jest w pewnym sensie jakąś konsekwencją też tego. Czy w tym się jakoś jeszcze dodatkowo uwidacznia dodatkowe uzdolnienie od Ducha Świętego, no to to, no, to może być moja opinia, ale jaki dowód? Bo powiedziałeś, że Łukasz jakby zrozumiałam z tego, że on celowo tak to ułożył, więc tak. Pytanie, czy dotyczy to wszystkich autorów, bo jedni są właśnie jakby bardziej wykształceni, drudzy mniej, Łukasz akurat był wykształcony człowiekiem. No się powiedziałbym tak, o autorach mamy zwykle dość szczątkowe wiadomości, może Paweł jest bardzo, bardzo szczególną postacią, być może jeszcze parę by się znalazło takich, o których wiemy coś więcej. Natomiast mnie jest trudno uwierzyć, że to co się dzieje w tekstach, przynajmniej te, które rozpoznaję jako poukładane, że to jest po prostu przypadek. Tak? Bo retoryka zakłada, że ktoś coś zrozumiał i chce się z tym podzielić. I w wypadku Łukasza mamy jasność, ponieważ mamy prolog. Więc jesteśmy tutaj w domu. Tak? Nie musimy jakby zgadywać, czy on po prostu mówi, no to niech się pisze, co nie? No, no nie jest tak. On ma od początku plan. Dobra. W porządku. To w takim razie krótko teraz przejdziemy przez zagadnienia zupełnie wstępowe. Czyli przerwa, tak? No dobrze. To w takim razie planowałem ją za chwilkę dosłownie, powiem wam, bo ale nie, to jednak by się chwilką nie skończyło. Dobra. Okej, dobra.